blisko! Wow! Patrz na to, jesteś sam na boisku! Ejo, cześć wam wszystkim, co słychać? Jak sami widzicie, zaczynamy pozytywnie dzień. Grubson z tyłu leci, wszystko, muzyczka już gra. Bany z rana już rozdałem, szkoda, że nie nagrałem. Przepraszam was za to, naprawdę, następnym razem na pewno je nagram. Ale po prostu skupiłem się na poradnikach dla was, tak? Poradnikach już są nagrane niektóre. No się dwa tylko, ale no cóż. A my dzisiaj będziemy mieli bardzo pozytywny dzień. Dlaczego? Bo wbijamy na stadion. Stadion, tak, stadion pierwszoligowy Jupiler League. Pierwsza liga w Belgii. Gra Royal Antwerpia przeciwko Club Brugge. A ja będę na środku boiska. Czego tu więcej pragnąć od życia? Trenując, wszystko można osiągnąć. Dobra, no to co, zaczynajmy ten dzień. Ja już jestem ubrany, zaraz będę wychodził i zaczynajmy. Ho! Dobra, jesteśmy już na dworze. Ale jak sami widzicie i słyszycie chyba ten dźwięk taki, to tam są helikoptery, o tam właśnie tak jeden helikopter już lata i sprawdza, czy w ogóle jakaś nie będzie w Antwerpii. A tam już są fani Royal Antwerpii, jak sami widzicie, tych w czerwonych kubraczkach. Już nawet taksówkami przyjeżdżają, żeby przyjechać ten mecz. A tam stadion, na który idziemy już. Tam mamy nawet policjantów na koniach. Jakbyście chcieli spierniczać przez tą trawę, to ciebie złapią. O proszę, tak się prezentuje parking stadionu. Już jesteśmy niebawem, już jest... widzimy się przed wejściem. Dobra, jak sami widzicie, już jesteśmy przed całym stadionem tym, więc może włączymy coś kinematograficznego. Już dawno tego nie robiłem, więc do dzieła, co? No to wchodzimy. Oj, 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 oj. O, ale ładnie. Oj, super. Wchodzimy dobrze. Dostałem nawet opaskę. Jest gitara. Podłoga jest taka czysta, że sam siebie mogę widzieć. Kurczę. Wypolerowane dobrze. Coś pomyliliśmy wejście, ale wchodzimy inną drogą. Wow. Ten pan właśnie będzie pokazywał, gdzie mam wystąpić, kiedy i o której. No, ale mega sprawa, patrzcie na to. O kurde, ile młodzików tutaj. Ja, tutaj. Patrz. A to są właśnie te czerwone diabły, o których nie wspominałem. Panem mu tak włożyć teraz, ale... Dobra, już jesteśmy na trybunach pierwszych. Znalazłem drogę, miła pani mi pomogła. A my razem z innymi fanami wchodzimy właśnie na trybuny. Dobra, drzwi mam, łapię. Jo. O, piwo wylał chyba. Nie wylał. Dobrze. Idziesz dalej. Dobra, pierwsze wrażenie. Pierw moja reakcja. Jeszcze nie widziałem stadionu. Dajcie jedno. Gościu właśnie skończył grać, albo nie, jeszcze gra w golfa, jak sami widzimy. Ale chyba już będzie kończył, bo zaraz zacznie się mecz w końcu, nie? O, strzelają! O, jak się pali wszystko! Ale się tego jada! Tam już podpalają stadion. Co się dzieje? Dobra, no to zaczynamy.
Czekaj, muszę wyjść, pierw znaleźć. I idziemy się rozgrzać porządnie, żeby nie doznać żadnej kontuzji. No to co, widzimy się na rozgrzewce. Czas na rozgrzewkę oczywiście, patrzcie. Zrobimy jakiś meeting zapewnie, pogadamy o tym. No i co, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po dobrej myśli. No i co, teraz oglądam sobie piękny mecz. Jak Antwerpia wygrywa 2-0. Ten gość obok mnie, fajka za fajką. Masakra, ten Demil latuje wszędzie. Normalnie, nienormalnie. Nienormalna akcja, normalnie. Mamy kontrę, mamy kontrę! Nie mamy kontry, skończyła kontra się. Zostały 2 minuty do końca gry. Ciekawe, czy jeszcze jakaś brameczka się nagra. O Jezu, nie, 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 zaraz jeszcze wlepią nam drugą, ale ja tu wzięłam. Dobra, my już wychodzimy z całego tego stadionu. Kurczę, tyle tutaj jest tych ludzi, że nie mogłem znaleźć tego menadżera z powrotem, bo miałem jeszcze podobno drugi pokaz zrobić na trybunie numer... na drugim pierwszym po prostu. Ale kurczę, kto by się spodziewał, żeby zremisować w ostatnich 2 minutach na 2-2, było 2-0. Zamiast... a ja bym dał na autobus albo jakiś super defensywny. No i leciał z tymi ziomkami niebieskimi smurfami. No, no co poradzę. Ciaty bym zakładał zapewnie, jakbym sam grał zapewnie. A teraz lecimy do domu, bo trzeba się choć trochę nauczyć na jutrzejszy egzamin. A mam angielski. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję także, że uda mi się podpisać kontrakt z nimi na występy. Więc trzymajcie kciuki i jeżeli ci się vlog podobał, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować i wpisz w komentarzu, czy byś chciał o wiele więcej vlogów czy poradników? Piszcie na w komentarzu, ja chętnie przeczytam miłe komentarze, będą nagradzane serduszkiem. U serduszka. No to co, widzimy się następnym razem. Cześć! Shake, shake, shake.